Tobie to słowo, Maryjo, prowadź nas przez karty Pisma Świętego. Ucz nas Słowa Bożego, Matko ukochana. Ucz nas Słowa Bożego. Pokaż nam życie Gedeona, jego powołanie. Pokaż nam, Maryjo, jego drogę wiary. Amen. A więc Jozue umarł. I na koniec przed śmiercią popełnił błąd, bo nie ustanowił następcy, wodza nad Izraelem. Zdobył całą ziemię świętą, północ, południe, wszystko. Zawarł przymierze, dokonał życiowej misji, ale umiera bez następcy. Pokolenia Izraela w różnych miejscach Palestyny, każde osobno. I każdy sobie rzepkę skrobie. I zaczyna się ten lud rozpraszać. Gdy nie ma jedności, rozprasza się lud. Odchodzi stopniowo od Pana. Gubi się na tej nowej ziemi, bo nie byli też przyzwyczajeni do tego, jak żyć w wolności, w wolnym kraju, jak tą ziemię uprawiać. Przez 40 lat przyzwyczaili się do tego, że szli, ciągle byli w drodze, przez pustynię. Lud, pielgrzymi, nagle trzeba osiąść, stworzyć wspólnotę, uprawiać ziemię. Dodatkowo rozproszeni, rozbici gubią się. I gubią się nie tylko między sobą, ale też odchodzą stopniowo od Pana, bo nie byli jeszcze w tym Słowie Bożym zakorzenieni, ugruntowani, statyczni. Odchodzą od Pana i wtedy co się dzieje? Na ten rozbity lud najeżdżają sąsiednie narody. Madianici, Amalekici. I Księga Sędziów przedstawia nam w 6 rozdziale sytuację taką, że Madianici tak najechali na Izraelitów, że Izraelici byli w popłochu, w lęku, w strachu. Madianici byli ogromną większością. Zalali ten kraj jak szarańcza, mówi Słowo Boże. Do tego stopnia, że Izraelici kopali sobie schronienia w górach, mówi Słowo. Jaskinie i miejsca obronne musieli uciekać w popłochu. A Madianitów było tak wiele jak szarańcza. To byli Arabowie, Madianici. Arabowie, oni jechali pod znakiem półksiężyca. Już wtedy Słowo Boże mówi o tym w tej księdze. Arabowie tak oblegli Izraelitów jak szarańcza. Napadali na nich, Słowo Boże mówi. Niszczyli plony ziemi. Nie pozostawiali Izraelitom żadnych środków do życia. Ani owiec, ani wołów, ani osłów, nic. Przychodzili tak tłumnie jak szarańcza. Liczba ich wielbłądów była niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyć. I mówi 6 rozdział, 6 werset. W Izrael wtrącili wielką nędzę. Wyobraź sobie, jak wiele ich musiało być. Jak szarańcza. W 2004 roku Afryka Zachodnia została dotknięta szarańczą. Jedna z takich chmur szarańczy miała długość 200 kilometrów. Tam było 70 miliardów owadów. Kiedy ta chmura usiadła na jakiejś ziemi, przez 2 tygodnie nie było nic. Pustynia. Tak niszczyli ten kraj Madianici, Arabowie z Arabii przybywający. Ludy wojownicze, koczownicze, szybkie, przemieszczające się, łupili, niszczyli. Izrael staje w wielkiej nędzy. Izrael jest spustoszony.
Bez żadnych środków do życia, mówi Słowo Boże. Dlatego, widzisz, szukają sobie schronienia w górach, w jaskiniach i miejsca obronne sobie tworzą. I to, co uprawili gdzieś ukradkiem, w lęku, w tajemnicy, to chowali od razu do jaskini. W lęku, pogrążeni w wielkim smutku. W takim położeniu znalazł się Izrael. To było w XIII wieku przed Jezusem. I w tej dramatycznej sytuacji poczęli wołać do Pana. Przypomnieli sobie o Bogu. Oni odeszli od Niego. Zaczęli czcić Baala, kłaniać się Baalowi. Pogubili się zupełnie, a na domiar złego Madianici ich zupełnie wyniszczyli. W tej sytuacji, widzisz, Bóg nie pozostawia ten naród, bo jest miłosierny. Pochyla się nad nimi, bo wołają do Niego. Miłosierny Bóg Ojciec, kochający Izraela, bo zawarł z nim wieczne przymierze. Wołają, a Bóg odpowiada i przychodzi na ratunek. Przychodzi na ratunek poprzez konkretne osoby. Dlatego też powołuje Gedeona, który nie poddał się temu uciskowi, który mimo tej trudnej sytuacji zewnętrznej, Gedeon zachował męstwo, zachował odwagę, zachował ducha walki i on potajemnie uprawia zboże w ukryciu, bo wie, że tego zabronić mu nie mogą. Gedeon młócił na klepisku zboże, aby je zaraz ukryć przed Madianitami. Aby je ukryć, rozumiesz? W takim lęku on żył, ale jednak uprawia to zboże, więc ma resztki odwagi i siły, uprawia i zaraz schowam, żeby nikt tego zboża nie zabrał. I do tego Gedeona przychodzi Bóg. Do Gedeona, który jest smutny, który jest dotknięty tym krzyżem, w lęku, chowa to zboże. Do Gedeona, który wie, że cały kraj jest zalany szarańczą Madianitów, złupiony, zniszczony, że nie ma praktycznie nadziei. Przychodzi Bóg do tego rolnika i mówi tak: Pan z Tobą, dzielny wojowniku. Słowo Boże mówi, widzisz? 6 rozdział, 12 werset. Dzielny wojowniku. A Gedeon się ogląda na prawo, na lewo. Do kogo ty to mówisz? Czy jestem rolnikiem, ja tu zboże uprawiam. Kopię buraki, marchew, pietruszkę, ziemniaki. Tak, Bóg mówi, dzielny wojowniku. Tak, Bóg patrzy na niego. Ile jest historii takich i w sytuacji w naszym życiu, że źle o sobie myślisz, że pogardzasz sobą, że mówisz, jestem do niczego, nie możesz patrzeć w lustro. A Bóg patrzy tak: dzielny wojowniku, wierzę w Ciebie. Ty idziesz do ziemi obiecanej. Dzielny wojowniku, mówi do niego, dowartościowuje go Bóg. Pan z Tobą, dzielny wojowniku. Tak patrzy Bóg na każdego z nas, na Ciebie. Ty jesteś wojownikiem Pana. Ty idziesz w imię Pana. I On jest z Tobą. Gedeon się zdziwił i mówi, to pomyłka chyba jakaś. Wybacz, Panie, jeżeli jesteś ze mną, to skąd to wszystko, co nam się przydarza? Jesteśmy wyniszczeni z wszystkich stron. Wybacz, Panie, chyba się pomyliłeś. I dalej ma pretensje, ma żale, wątpi. Czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz nas Bóg opuścił. Mówi, opuściłeś nas. Oddałeś nas w ręce Madianitów. Po co tu przychodzisz? Jesteśmy wyniszczeni zupełnie. A Bóg nie daje za wygraną. A Bóg przyszedł do wojownika, aby go powołać, aby go umocnić, aby on właśnie, Gedeon, zwyciężył wszystkich Madianitów, którzy wyniszczyli ten kraj i byli tak potężni.
I do tego rolnika mówi tak: idź z tą siłą, jaką posiadasz. Idź z tą siłą, jaką masz. Idź z tą siłą, jaką posiadasz i wybaw Izraela z ręki Madianitów, bo ja Ciebie posyłam. A Bóg posyła, bo widzisz? Idź z tą siłą, jaką masz, Gedeonie. Wydaje Ci się, że jesteś słaba? Idź z tą siłą, jaką masz, do swojej pracy, do swojej rodziny, na studia. Wydaje Ci się, że sobie nie poradzisz? Idź z tą siłą, Bóg Ci pomoże. To jest mentalne zwycięstwo. Mentalność wiary. Nie myśl, o, wtedy to zrobię, kiedy będę mocna. Wtedy to zrobię za 5-10 lat, kiedy będę taka, czy taki i taki. Nie, teraz. Idź z tą siłą, jaką masz, mówi do niego Bóg, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Idź i nieś zbawienie w swojej rodzinie, w swojej szkole, uczelni, miejscu pracy, wszędzie, gdzie jesteś. Z tą siłą, bo Bóg będzie z tobą. Ale Gedeon dalej wątpi, dalej nie wierzy. On pyta jak Maryja wtedy w zwiastowaniu: ale wybacz, Panie mój, jakże ja mam wybawić Izraela? Jak to się ma stać? Wątpi i na domiar złego mówi: ja jestem najmniejszy w mojej rodzinie. Jestem najbiedniejszy w mojej rodzinie. Jestem ostatni w domu mojego ojca. Mój ród, moja rodzina mówi: popatrz, jest najbiedniejsza w Izraelu. Nie mam nic. Jak ja mam tego dokonać? I wtedy właśnie objawia się chwała Boga, kiedy ty nie masz nic. Kiedy ty czujesz się słaby, mały, poniżony, upokorzony. Wtedy objawi się moc Boga i będziesz widzieć, że to nie ty, tylko Bóg w tobie. Amen. Bóg w tobie. Amen. I Bóg mu odpowiada: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża. Amen. Ale Gedeon nie wierzy. A Gedeon wątpi. On wciąż wątpił w swoim życiu. Wciąż nie dowierzał. I mówi: jeśli tak, to daj mi znak, że to, co, że ty mówisz ze mną, że to ty jesteś Bogiem. Daj mi znak. Szuka potwierdzenia, bo nie dowierza. Sprawdza Boga. I kładzie chleby pszaśne, i kładzie mięso. Bóg daje mu znak, przyjmuje tą ofiarę. Ogień spada, wydobywa się ze skały. Ofiara zostaje przyjęta. I Słowo Boże mówi wtedy, 6:22, zrozumiał Gedeon, że to był anioł Boga, i rzekł: ach, Panie, Panie mój, oto anioła Pana widziałem twarzą w twarz, a Bóg do niego: pokój z tobą, nie bój się niczego. I ty nie bój się niczego. Bóg jest z tobą. Bóg Cię prowadzi cały czas. Kochani, świadomość obecności Boga w Twojej rodzinie, w Twojej szkole, misji, w Twoich studiach, w Twojej pracy. Idzie On z Tobą. Nie bój się niczego. W odpowiedzi na to Gedeon zbudował tam ołtarz. Ołtarz. I nazwał ten ołtarz: Pan Pokój. Pokój. Przekonał się, że to jest Bóg. Że to jest Bóg. Rzeczywiście Bóg. Pomyśl teraz nad sobą, nad swoim życiem. Zobacz, jak wiele jest w nas podobieństwa. Czy otoczenie, w którym żyjemy, nie jest podobne do Madianitów, którzy niszczą, którzy wywołują spustoszenie duchowe, czasem materialne, i czujemy się, że żyjemy jak na pustyni? Jakże świat oblegany jest przez niszczących Madianitów. Nie ukrywaj się, nie bój się, nie lękaj się. Bóg do ciebie przychodzi i mówi: Pan z tobą, dzielny wojowniku. Bóg w ciebie wierzy. Bóg patrzy pozytywnie na ciebie. W tobie ma nadzieję. Na ciebie liczy.
Bądź odważny, dzielny i mocny, jak Jozue, dzielny wojowniku. Nie tylko mówi Bóg do niego wojowniku, ale dzielny wojowniku o wiarę, o miłość, o twoje życie. Gedeon stawia tyle pytań, Gedeon nie dowierza, szuka znaku, aż wciąż w końcu zdaje się na Boga i rozpoczyna drogę z Nim w nieznane. I Bóg, pierwsze zdanie, które wyznacza Gedeonowi, to nie wielka wojna z Madianitami, ale mówi mu tak: pójdziesz do swojej rodziny, pójdziesz do swoich bliskich. I posyła go do ojca. A ojciec Gedeona odszedł od wiary, wyrzekł się wiary, stał się kapłanem bożka Baala. Ile jest takich sytuacji, widzisz, że w naszej rodzinie jest ktoś, kto nie wierzy, a może rodzice nie wierzą, mąż, żona nie wierzą. Jest sytuacja trudna, bo część rodziny nie wierzy. To przeżył Gedeon. Wyobraź sobie, Bóg do niego przychodzi, a jego ojciec jest niewierzący, jest kapłanem Baala i strzeże ołtarza Baala i aszerty drewnianego takiego pnia, który towarzyszył ołtarzowi, i Bóg mu mówi: rozwal ten ołtarz i rozwal tą aszertę. Wyznacza mu zadanie: idź do swojej rodziny najpierw, do swojego miasta, zatroszcz się o ich uświęcenie. Zburzysz ołtarz Baala, własność twego ojca, mówi mu Bóg. Dochodzi do konfrontacji. Gedeon ma stanąć przeciwko swojemu ojcu, który oddał się Baalowi. Co zrobi Gedeon? Bóg mu wyznacza zadanie. Nie tylko rozwalisz ołtarz tego bożka, ale na tym miejscu, mówi Bóg, na miejscu ołtarza tego bożka zbudujesz mój ołtarz i oddasz mi chwałę. Zbudujesz ołtarz dla mnie na szczycie tej skały, ołtarz z kamienia, i złożysz tam ofiarę, używając tego drewna, które rozwalisz w tym miejscu. Gedeon się boi. Gedeon boi się iść naprzeciw swojego ojca w to miejsce, w dzień. Więc idzie w nocy. Pod osłoną nocy bierze 10 przyjaciół, którzy mają te same pragnienia, te same uczucia. To jest wspólnota. Nie idzie na tą misję sam. On wie, że potrzebuje braci. 10 znalazł przyjaciół. To jest to, co ciąż tutaj mówimy. Wspólnota, wspólne spotkania, wspólna droga wiary, wspólne doświadczenie. Jeden duch, jedno serce. Gedeon bierze 10 i idzie z nimi w tą noc. W tą noc, aby wykonać Słowo Boże, bo bał się swego ojca. Bał się całej rodziny ojca. Słowo Boże mówi: bał się rodu swego ojca i wszystkich mieszkańców tego miasta. Bał się ich rzeczywiście. I czy nie jest tak, że i my boimy się po prostu? Czasem takiej konfrontacji w naszych rodzinach, ale Gedeon idzie tej nocy. Wstał o świcie i wykonuje wolę Bożą. Gdy mieszkańcy miasta o świcie wstali, zobaczyli rozwalony ołtarz Baala, wyciętą aszertę, ten słup drewna rozbity i cielca rozłożonego, rozbitego, wpadli w szał. Wszyscy wpadli w szał. Jak to możliwe? Kto tego dokonał? Kto mógł tego dokonać? Rozbić ołtarz Baala, któremu wszyscy się kłaniali. Kto? Przeprowadzają śledztwo. Któż to uczynił? Pytają się wszyscy, całe miasto. I dochodzą do tego: uczynił to Gedeon. I zaczynają go ścigać. Zaczynają go szukać. Chcą go zabić. Mówią wprost: niech umrze, gdyż zburzył ołtarz Baala i wyniszczył aszertę, która stała obok. A w tym miejscu zbudował inny ołtarz. Niech umrze. I łapią go. I podprowadzają go do ojca, który był stróżem tego ołtarza pogańskiego. I dochodzi do konfrontacji między ojcem a synem.
Podprowadzają tego młodego Gedeona i czekają, co zrobi wtedy ojciec, jaki wyda wyrok. Złapali go. I ojciec patrzy na tego syna i zastanawia się, co ma zrobić. Całe miasto chce go zabić. Rozumiesz? A ojciec patrzy na Gedeona. I ojciec resztką sumienia i światła, które pozostało w nim, bo przecież to był Izraelita wcześniej. On wiedział, jaka jest ich historia. Zrozumiał czyn syna i mówi tak. Czyż do was należy bronić Baala? Czyż to wy macie mu przychodzić z pomocą? Jeśli Baal prawdziwie jest Bogiem, on sam dokona zemsty na tym, który zburzył jego ołtarz. Nie będę się mścił. I ojciec odpuszcza. Odpuszcza Gedeonowi. Zostawia go wolnego. I wszyscy mu odpuszczają. Dlaczego się tak stało? Bo Bóg ochronił Gedeona. Wynagrodził mu jego wierność. Także mięknie serce ojca. Widzisz? I zmiękną serca twoich w rodzinie, kiedy ty będziesz wierny Bogu. Wierna Bogu. Amen? Amen. Zrozumieliście, dzieci Boże? Zrozumieliście? To była pierwsza misja Gedeona w jego własnej rodzinie. Amen. I dochodzi do kolejnej wielkiej wojny. Stoczył walkę o swoją rodzinę, o swoje miasto. Bóg powołuje go i pokazuje mu wszyscy Madianici, Amalekici, ludy ze wschodu przeprawili się przez Jordan i znów rozpoczynają wielkie natarcie na Izraela. I Gedeon wie, że ma stanąć przeciwko tej wielkiej szarańczy. I znów się boi. I znów nie dowierza. Lęka się. Ale Słowo Boże mówi 6:34. Duch Pana ogarnął Gedeona, który zatrąbił wróg i zgromadził przy sobie ród Abiezera. Ten zwrot. Duch Pana ogarnął Gedeona. To jest klucz. On się otworzył na Ducha Świętego. Duch Święty go opanował. Duch Święty go przeniknął. Duch Święty go doprowadził do takiego zespolenia z nim, że już nie ma lękliwego Gedeona. Przestaje się bać. Wysyła gońców. Zgromadza wszystkich braci, różne pokolenia Izraela, które będą z nim wyruszać, aby się z nim połączyć. Znów wspólnota. Wspólnota. By połączyć się z nim i by ruszyć na wojnę. Ale przed samą wyprawą Gedeon chce sprawdzić Boga. Czy rzeczywiście zwycięży z Madianitami? Czy rzeczywiście to jesteś Ty, Bogiem Wszechmogącym? I znów nie ufa i nie wierzy i sprawdza. Więc daj mi, Boże, znak. Daj mi jakiś znak, mówi Słowo. Gedeon sprawdza Boga. Rzekł Gedeon do Boga. Pozwól, że położę wełnę na trawie i sprawdzę Cię, daj mi jakiś znak. Spraw, jeśli to jest wszystko prawda, by ta wełna była mokra po nocy, a cała trawa naokoło sucha. Niech się tak stanie, Panie Boże. Więc Pan Bóg posłuszny, grzeczny, widzicie, jak jest pokorny, mówi, Gedeonie, prosisz o znak, otrzymasz znak. Tak Pan uczynił. Kiedy rano wstał Gedeon, ścisnął wilgotną wełnę, to runo, wycisnął z runa pełną czaszę wody. Bóg odpowiedział znakiem. Ale Gedeon
Zamiast mu to wystarczyć, mówi, nie wystarcza mi to, Panie Boże. Wielka wyprawa przede mną na Madianitów. To za mało. Uczyń drugi znak. Teraz na odwrót, Panie Boże. Spraw tak, aby cała trawa na zewnątrz tego kawałka wełny, tej skóry, była mokra, a ta wełna, kawałek skóry wełnianej, by była sucha. A Bóg pokorny, dobrze, Gedeon, prosisz o znak, otrzymasz znak. I Bóg odpowiada. I Bóg sprawił to tej nocy. Sama wełna, to runo, pozostało suche, a ziemia naokoło była mokra. I zrozumiał Gedeon, że już nie ma wyjścia. Już nie może się targować z Bogiem, negocjować, że już ma takie znaki ewidentne, że już nie ma wyjścia. Musi wyruszyć na wojnę. Amen. Amen. W Twoim życiu jest podobnie. I w moim życiu popatrz, jak my nie dowierzamy, jak my chcemy Pana Boga sprawdzać, jak my Go prosimy wciąż o znaki, upewnij mnie, potwierdź to i tamto. Widzisz? Widzisz, jak jesteśmy podobni do Niego? Bo się wciąż po prostu boimy. Bo wciąż lęk gdzieś ukryty w sercu. Gedeon zrozumiał, że już nie ma wyjścia i rozpoczyna się wyprawa wojenna. Wstaje o świcie, zbiera liczne wojsko. 30 tysięcy żołnierzy. 30 tysięcy i staje przed Bogiem dumny, szczęśliwy. No tak, możemy z taką armią wyruszać. Pewny siebie, zadowolony, zgromadził chłopaków. Przyjechali wszyscy na koniach, na wielbłądach, na wojnę. 30 tysięcy żołnierzy, Gedeon spokojny. A Bóg mówi tak, nie, nie, Gedeonie, nie tędy droga, nie. Za łatwo by ci było, nie tak, nie tak. Mówi Bóg, zbyt liczni są ci ludzie przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów. Gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem mnie i mówić, to my, to moja ręka wybawiła mnie. Więc Bóg mówi, za dużo was jest. Za dużo. Nie, nie. Nie zgadza się Bóg, bo pomyślicie, że to wy dokonaliście własną siłą, zdolnościami, możliwościami. Widzisz? Bóg nie chce tego. I Bóg oczekuje czego? Odeszlesz. Odeszlesz ich w takiej kolejności. Masz im powiedzieć w ten sposób. Ci, którzy się boją i drżą, mają zawrócić się i wrócić do domu. Powiedz im to. I Gedeon wykonuje to słowo. Jak się to potoczy? Wy wszyscy, którzy się boicie, drżycie, lękacie, jedźcie do domu. I natychmiast odjechało 22 tysiące żołnierzy. 22 tysiące żołnierzy. Została 1/3. Gedeon już trzęsie, nogi się trzęsą. Widzisz? 1/3 została. Dlaczego? Bo Bóg nie chce tchórzów. Nie chciał Bóg, by szli na wojnę ci, którzy się boją i żyją w lęku. Ale chciał też Bóg pokazać, że to nie ty, Gedeonie, po swojemu, swoją siłą, mieczami, ale to ja dam ci zwycięstwo. Na mój sposób. Ale Bóg mówi dalej. Gedeon już się trzęsie, ma tylko 10 tysięcy, a Bóg mówi dalej za dużo. Za dużo. Za dużo, Gedeonie, odpowiada Bóg. Jeszcze zbyt liczni są. Jeszcze zbyt liczni. Jeszcze oddalisz ich i przeprowadzisz ich przez próbę nad wodą. Ci, którzy będą pili wodę, klękając i pijąc jak pies, podzielisz ich od tych, którzy będą ręką podnosili wodę i tak spożywali z potoku. Wyprowadź ich na tą próbę, mówi Bóg. I przeprowadza ich przez próbę. I tylko tych, którzy brali wodę do dłoni i spożywali, ma wybrać Gedeon. A tych,
było tylko 300. I zostaje mu 300. Podobnie jak w tym filmie, nie? 300. Zostaje mu 300. Jak jest ogołocony. To są chwile ogołocenia. Kiedy nie mam nic. Kiedy mam bardzo mało. Kiedy wydaje się, że po ludzku nie dam rady. Chwile ogołocenia. Ma tylko 300. I Bóg mówi, przy pomocy tych 300 wybawię Izraela z ręki Madianitów. Amen. Amen. Rozumiecie, dzieci Boże? Bóg chciał wprowadzić Gedeona w doświadczenie ogołocenia. Dam ci tylko 300, aby to zwycięstwo było dla ciebie znakiem, że to ja zwyciężę z Madianitami. Nie ty, nie twoją siłą, nie twoją mocą. Jak mówi Słowo Boże u Zachariasza, w Księdze Zachariasza, nie siła, nie moc, ale Duch mój dokończy dzieła, mówi Pan. Amen. I przemawia Bóg do niego w modlitwie osobistej. Wstań, idź do obozu, idź z tymi żołnierzami, których masz. 300. I polecenie Bóg mu daje, że nie będą uzbrojeni w miecze. Nie z mieczami, z włóczniami, nie zbrojni, ale mają iść po prostu, zwyczajnie, w skromności serca. Z pochodnią, z dzbanem, z rogami, z gitarami, z trąbami, z instrumentami. I tak poszli w tajemniczy, dziwny sposób. Widzisz? Poszli i zrobili zasadzkę. W jednym ręku mieli trzymać rogi do grania, też zakręcone rogi, baranie, szofery się nazywają. Grałem na takim rogu. Zobaczcie je w Ziemi Świętej, jak będziecie. Piękny, mocny dźwięk, tak? A w drugiej ręce puste dzbany, a w tych pustych dzbanach pochodnie. I poszli 300. I zaczęli trąbić w te rogi, potłukli te dzbany, zaczęli robić hałas, szum w nocnej zasadzce. Tak bardzo, że Madianici wpadli w panikę i sami się wzajemnie wybili. Amen. Amen. Oni wołali za Pana, za Gedeona, który nas prowadzi. I Pan to sprawił, że Madianici jeden przeciwko drugiemu skierowali swoje miecze i doszło do wielkiego zwycięstwa. Amen. Gedeon ścigał ich wszystkich i wyniszczył Madianitów zupełnie. Dlaczego musiał to zrobić? I tak samo Josue, dlaczego musiał wszystkich wyniszczyć co do jednego z wrogów? By nie było nic wspólnego z wrogami. Rozumiesz? By nie było nic wspólnego z poganami. I ty żyjesz wśród nich. Trzeba ich kochać, ok? Ale by nie żyć jak oni. By nie mieć z nimi nic wspólnego na poziomie duchowym. Gedeon wybił ich, dogonił ich, wszystkich wyciął zupełnie. I dobiega końca jego życie. Zbliża się do śmierci Gedeon. 40 lat panowania, pokoju, bezpieczeństwa. A wtedy mówią do niego: uczynimy cię królem. Królem. Panuj nad nami, ty, twój syn, twój wnuk, ponieważ wybawiłeś nas z rąk Madianitów. Proponują mu koronę, tron, panowanie i chwałę. A pokorny Gedeon, który wiedział, że Bóg wszystko to uczynił, mówi: nie ja będę panował nad wami,
ani też mój syn, ale Pan będzie panował nad wami. Amen. Powstanie. Pan będzie panował nad wami. Pan będzie was bronił. Pan będzie waszym królem. Amen. Amen. Oto tego uczy nas Gedeon. Oddajmy Bogu chwałę. Uwielbijmy Go, przechodząc tą drogę, którą przeszedł Gedeon, którą przeszedł on za Bogiem. A my, wspominając historię Jego życia teraz, popatrzcie na swoje życie. Popatrz na swoje życie. Będziemy śpiewać, będziemy wielbić Boga, będziemy przechodzić duchowo życie Gedeona. O Panie, Ty wiesz, jakie są sytuacje w naszych miejscach pracy, studiów i w rodzinach. Ty wiesz, jakie jest nasze otoczenie, co nas otacza. Ty wiesz, w jakich trudnościach jesteśmy. Może to są podobne sytuacje do tych, które dali Madianici Izraelitom, gdy ich niszczyli, łupili, wprowadzili w wielką nędzę. Ty wiesz, Panie, kiedy my jesteśmy podobni do Gedeona, który boi się, który lęka się, który ze trudem uprawia ziemię, aby w lęku schować to zboże. Ile jest takich sytuacji w naszym życiu, Panie, gdy wstydzimy się wiary, wstydzimy się Ciebie, gdy boimy się otoczenia, wrogów, którzy wydaje się, że nas przerastają. Przebacz nam, Boże, nasze lęki. Przebacz nam, Boże, nasz wstyd. Przebacz nam, Boże, gdy się lękamy, gdy się chowamy, gdy się ukrywamy, jak Izraelici, po jaskiniach, po skałach, po różnych norach, gdy chowamy się przed ludźmi i nie chcemy się przyznać do Ciebie. Przebacz nam, Boże. Ojcze, przebacz nam, Jezu. Ty wiesz, kto jest dla nas tą szarańczą, jak Madianici. I przyjdź do nas, jak przyszedłeś do Gedeona. Przyjdź, Panie, przyjdź, wzywamy Cię, śpiewajmy pieśń uwielbienia. Przyjdź do nas, przyjdź do mojego serca jak Gedeona. Przyjdź do mojego mojej duszy, przyjdź, kochany Jezu, przyjdź i przekonaj mnie o swojej obecności jeszcze bardziej, że jesteś ze mną, mimo że wokoło tyle Madianitów, tyle ucisku, trwogi, smutku i bólu przyjdź. Przekonaj mnie i umocnij mnie i powiedz do mnie to słowo. Dzielny wojowniku, Pan z Tobą. Dzielny wojowniku, Pan z Tobą jest. Dzielny wojowniku. Chcę usłyszeć dzisiaj te słowa. Pan z Tobą, dzielny wojowniku. Pan z Tobą. Powiedz to do mnie, Boże.